Witamy w kolejnym odcinku programu Na Pierwszym Planie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Komosa, specjalista w dziedzinie radiochemii. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Więc na początek, w prostych słowach, czym jest radiochemia, czym jest promieniowanie? Można powiedzieć, że z promieniowaniem mamy do czynienia na co dzień. Oczywiście nasze zmysły tego nie wykrywają. Natomiast od samych urodzin to promieniowanie na nas wpływa. Mam tutaj na myśli promieniowanie kosmiczne, powiedzmy, promieniowanie od pierwiastków, które są wyprodukowane w atmosferze i przedostają się do żywności, od pierwiastków radioaktywnych, które są zawarte w skorupie ziemskiej, a także w samym powietrzu, na przykład gazowy radon, który oczywiście pochodzi z rozpadu uranu, który jest zawarty w skałach w skorupie ziemskiej, no ale znajduje się w powietrzu jako ten gaz radioaktywny. Także od zawsze jesteśmy narażeni na promieniowanie. Z tym, że promieniowanie od tych naturalnych pierwiastków ma, myślę, niezbyt duże znaczenie, jeżeli chodzi o szkodliwość, chyba że zostaje w sposób sztuczny jakoś wzbogacony, co no, w sposób sztuczny rozumiem, że przez działalność człowieka zostaje wzbogacony i w postaci jakichś hałd, odpadów, gdzie te stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych są bardzo wysokie, no, stanowi jakieś tam zagrożenie. Przez lata mówiło się, że te sztuczne pierwiastki promieniotwórcze, a więc te pochodzące z prób jądrowych, są bardzo szkodliwe. Rzeczywiście był taki okres w latach 60. ubiegłego wieku, gdzie było bardzo duże stężenie radioaktywnych pierwiastków, sztucznych pierwiastków, które pochodziły z rozpadu, z rozszczepienia jądra uranowego, który to materiał, uran mam na myśli, był stanowił to paliwo jądrowe, czy też wchodził w skład jako ten główny składnik bomb jądrowych, które masowo w latach 60. były detonowane w atmosferze. Dość szybko ludzie się przekonali, że jeżeli tak dalej będziemy te bomby testować w atmosferze, to okaże się, że nasze środowisko na tyle będzie skażone, że w ogóle się nie da w nim żyć. W związku z tym podpisano takie porozumienie w 1963 roku, na mocy którego państwa atomowe zobowiązały się do zaprzestania prób w atmosferze, na wodzie i pod wodą. Oczywiście próby jądrowe, te podziemne i sporadycznie próby jądrowe atmosferyczne też były prowadzone, bo nie wszystkie państwa po prostu podpisały. Natomiast już wpływu takiego na skażenie całego środowiska te próby podziemne nie miały. To tylko miejscowe skażenie. W tej chwili obecnej, ponieważ już sporo czasu upłynęło od ostatnich prób jądrowych, ostatnie takie pojedyncze próby jądrowe miały miejsce w latach 80., to skażenie środowiska nie jest już takie, znaczy może tak powiem, że obecność izotopów sztucznych produkowanych przez człowieka, czyli tych właśnie pochodzących z rozpadu ze zjawiska rozszczepienia, jest bardzo mało tych izotopów. No tutaj trzeba też wspomnieć oczywiście o tych wydarzeniach, które od czasu do czasu się zdarzają. To znaczy myślę tutaj o katastrofie w Czarnobylu, która miała miejsce w 1986 oraz w katastrofie w Fukushimie chyba w 2011, jak dobrze pamiętam. No nie będziemy tutaj chyba omawiać tych katastrof, natomiast rezultatem ich było to, że pewne ilości radioaktywnego materiału w postaci długożyciowego Cezu-137, również Strontu-90 zostały wprowadzone po prostu do środowiska. W przypadku Fukushimy było to środowisko morskie w większości, w przypadku Czarnobyla była to atmosfera, no i jak wiemy, może niektórzy pamiętają, co w tamtych czasach żyli, że te skażenia były dość poważne, z tym, że bardzo szybko zanikły. Także ogólny wpływ tego skażenia na zdrowie ludzi nie był zbyt duży, można tak powiedzieć.
Ale cały czas musimy mieć na myśli to, że żyjemy w środowisku, gdzie promieniowanie występuje. Promieniowanie jonizujące występuje. My się go boimy, dlatego że go nie możemy dotknąć, powąchać, ani w inny sposób stwierdzić. No są, teraz mamy odpowiednie urządzenia, liczniki Geigera-Millera choćby, które mogą nam wykazać, że to promieniowanie jednak istnieje. Promieniowanie na życie naszej patronki miało wpływ dosłownie i w przenośni. Pan profesor ma przyjemność badać też dzienniki Marii Skłodowskiej-Curie i jak wygląda ten proces? Tak, ostatnio właśnie zainteresowałem się tym, co Maria Curie-Skłodowska nam przekazała w tych dziennikach, bo interesujące jest po prostu śledzić sposób dochodzenia do prawdy, do tych wszystkich odkryć. Niestety okazało się, na co zwróciła zresztą uwagę jej córka Irena, że te dzienniki są pisane bardzo beznamiętnie, bardzo tak... Nie podkreślają tych, nie uwypuklają jakoś tych jej osiągnięć i nawet na tej kartce, gdzie Maria Curie-Skłodowska wraz ze swoim mężem wykonała pierwsze pomiary, które no były bardzo dziwne, to znaczy wskazywały na to, że może istnieć w rudzie uranowej jakiś inny pierwiastek promieniotwórczy. Nawet w tych dziennikach, nawet w tych zapisach nie ma żadnego podkreślenia, żadnego uwypuklenia, żadnego no, wzięcia w kółeczko, czy tak jakbyśmy to dzisiaj robili, prawda? Nawet no, nie starając się być jakoś bardzo emocjonalnie do tego podchodzić, no ale siłą rzeczy to tak się robi, prawda? Tutaj no może ciekawostką będzie to, że jedyny taki szczegół oddający to emocjonalne podejście do prowadzonych badań pojawia się w pewnym miejscu dzienników, gdzie temperatura w pracowni, w której Maria Curie-Skłodowska przeprowadzała swoje badania, pomiary, była 6,2 stopnia Celsjusza i w tym momencie Maria zapisała temperaturę i postawiła aż 10 wykrzykników. Inna rzecz, że te wykrzykniki były bardzo równiutkie, jednakowe, także no, niby takie emocjonalne podejście, ale też w sposób kontrolowany. Precyzyjna emocjonalność. Precyzyjna. Ale właśnie to już jak mówię, jej córka zwróciła uwagę na to, że z tych dzienników trudno się zorientować, jakie cele sobie postawiła Maria, co było w tych wynikach takie zaskakujące, co było interesujące. Ona miała to wszystko w głowie po prostu. Cały ten plan badawczy miała w głowie. No oczywiście na pewno ten plan się zmieniał z czasem, jak dochodziła do jakichś tam rozstrzygnięć, prawda? No to ten plan musiał się zmieniać siłą rzeczy. Ale wracając do tych dzienników, takie najbardziej interesujące są trzy pierwsze dzienniki. Pierwszy z nich, które się zaczynają w roku 1897, zdaje się. Pierwszy z tych dzienników Maria rozpoczyna to właściwie jako kontynuację dziennika Piotra Curie, który prowadził badania krystalograficzne. On był znanym krystalografem również. No, badał magnetyzm również, no, ale to mówimy tutaj o Marii, prawda? Więc Piotr udostępnił jakby swój dziennik Marii Curie-Skłodowskiej i ona tam zaczęła te pierwsze swoje notatki prowadzić własną ręką. Łatwo jest zresztą poznać, które notatki robił Piotr, a które Maria. Marii pismo było charakterystyczne, bardzo takie okrągłe, niewielkie, bardzo równo prowadzone. Natomiast pismo Piotra było bardzo chaotyczne. Często trudno się w ogóle zorientować, no, gdzie jest początek, gdzie jest koniec wyrazu. Litery były stawiane przez trzy kratki. O ile Maria pisała w jednej kratce ładnie, równiutko wężykiem, to Piotr stawiał przez trzy kratki czasami takie duże litery. No, było to pisane wszystko atramentem, więc... Łatwo zobaczyć, jakie były tutaj emocje, powiedzmy, Piotra większe związane z samym zapisem tych no, różnych rezultatów, które uzyskiwali. Także, jak mówię, początkowo w tym dzienniku, który Piotr pisał, Maria zaczęła tam swoje notatki prowadzić. Później okazało się, że badania przez nią wykonywane są na tyle ciekawe, że Piotr musiał porzucić swoje badania krystalograficzne i zająć się razem z żoną, zająć się tymi pomiarami radiometrycznymi, czy też no, badaniem tego nowego pierwiastka, który się spodziewali uzyskać.
No więc później te notatki są już prowadzone wspólnie. Ciekawe jest to, że państwo Curie doprowadzili do wydzielenia tych dwóch pierwiastków, a więc radu i polonu z próbek rudy uranowej. No i ten dziennik oczywiście leżał na stole, jeden czy drugi, i w trakcie różnego rodzaju operacji chemicznych związanych z gotowaniem, z mieszaniem, no, mogło się zdarzyć, że coś tam się zachlapało, prawda, że wyprysnęło z naczynia. I rzeczywiście później badania dotyczące obecności jakichś zanieczyszczeń czy skażeń tego dziennika prowadził później zięć Marii, Fryderyk Joliot-Curie. I on właśnie stwierdził, stosując zwykły licznik Geigera Millera, że te dzienniki są po prostu skażone radioaktywnie. No, dla nas to chyba nie jest dziwne, no ale też dość interesujące, że Maria z Piotrem w ogóle nie zastanawiali się nad tym, czy to promieniowanie, które jest emitowane przez te pierwiastki i będzie szkodliwe, czy będzie miało jakiś wpływ na ich zdrowie. Tak więc w dziennikach spotyka się ślady różnych substancji, plamy, które są bardzo radioaktywne. Spotyka się takie malutkie punkciki, które jeden z badaczy zasugerował, że były to po prostu takie w czasie gotowania po prostu te substancje, te roztwory czy zawiesiny pryskały i takie punkty w tych dziennikach o dużej radioaktywności się spotyka. Jak również, co jest też dość interesujące, może nietypowe, można spotkać odciski palców Marii czy Piotra. No to już jest powiedzmy straszne, można powiedzieć, z dzisiejszego punktu widzenia, dlatego że państwo Curie w ogóle się nie zastanawiali nad tym, jaką szkodę sobie robią, swoim organizmom, pracując otwartymi rękami, bez rękawiczek, bez jakichś zabezpieczeń z tym materiałem radioaktywnym. Dzisiaj byśmy tak nie pracowali, no ale wtedy ta wiedza dotycząca wpływu promieniowania na organizm była niewielka. Na pewno zdawali sobie sprawę początkowo, że promieniowanie oddziałuje w jakiś sposób na organizm człowieka. No, dowodem na to były próby robione i przez Henri Becquerela, i przez Piotra Curie, którzy nosili ze sobą w kieszonce, czy Piotr przyczepiał sobie do ramienia taką fiolkę zawierającą substancje promieniotwórcze. No i obserwował, że po jakimś czasie pojawiał się rumień, pojawiały się rany, które bardzo długo się goiły. A więc wiedza o niszczącym działaniu promieniowania była. Zresztą no, skończyło się to tak, znaczy skończyło się, spowodowało to, że można było wykorzystać to promieniowanie do niszczenia nowotworów, czyli tych tkanek najbardziej wrażliwych, świeżych tkanek najbardziej wrażliwych na promieniowanie. A więc bardzo szybko zastosowano te materiały promieniotwórcze, myślę tutaj o radzie przede wszystkim, w medycynie, do niszczenia nowotworów. Także to bardzo wiedziano, że promieniowanie niszczy tkankę i że może mieć wpływ na zdrowie. No niemniej te odciski palców, radioaktywne ślady świadczą o tym, że państwo Curie tak nie bardzo, na pewno sobie zdając sprawę, jakoś nie bardzo starali się zabezpieczyć przed osiadaniem na ich rękach tych substancji radioaktywnych. Zresztą później okazało się po latach, że Maria dosyć szybko zaczęła cierpieć na bóle rąk, na łuszczenie się na skórkę i takie różne sprawy skórne związane z oddziaływaniem promieniowania, zniszczeniem przez to promieniowanie naskórka na rękach. Także to był jej problem do końca życia, te bolące ręce. Zresztą zmarła również na białaczkę, więc też jako na cały organizm to promieniowanie działające nie było obojętne.
kwestia dzienników, bo w mojej głowie oczywiście wygląda to, że pan profesor w bezpiecznym stroju bada te dzienniki, ale myślę, że tutaj technologia raczej już pomaga i to tak nie wygląda. Tak, no okazuje się, że szczęśliwie dla badaczy, może dla historyków czy dla językoznawców również, jest taka sprawa, że te dzienniki zostały udostępnione w postaci zeskanowanej przez Francuską Bibliotekę Narodową na stronach internetowych, także można, każdy może sobie tam zajrzeć. I zagłębić się w lekturę tych dzienników. Nie tylko te trzy dzienniki laboratoryjne, także cały szereg różnych innych dzienników. No kiedyś nie było internetu, nie było komputerów, gdzie Excela, gdzie można było wpisywać te dane, więc wszystko pisało się po prostu atramentem i w te dzienniki się wpisywało. Istnieje, zachowanych jest wiele różnych innych dzienników, gdzie Maria prowadziła swoje rachunki domowe, na przykład prowadziła dziennik dotyczący swoich córek, ich rozwoju i poszczególnych osiągnięć na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Gdzie ma spis swoich współpracowników, potrzeb różnych, jakiś inwentaryzacja sprzętów i tak dalej. No więc to wszystko, co dzisiaj mamy w elektronicznej formie, wtedy to trzeba było wszystko pisać. A wracając do dzienników, właśnie sobie przypomniałem, że oprócz tych odcisków i śladów różnych radioaktywnych, bliższe badania wykazały, w latach 80. prowadzone we Francji, wykazały, że nawet atrament, którym posługiwali się państwo Curie, był radioaktywny. Zawierał pewne ilości, no na pewno radu, czy jakichś innych izotopów promieniotwórczych, które występują naturalnie w tych substancjach, w tych rudach uranowych. Napisano, nie było wtedy długopisów, prawda? Pisano normalną tak zwaną stalówką, czyli takim urządzeniem, może ktoś pamięta. Ja pamiętam, tak? Nie używam, ale pamiętam. Czyli tak jak pióro wieczne, nowszy model, prawda? Te pierwsze pióra były złożone z stalówki obsadzonej na jakimś patyczku i maczanym w atramencie. Także no to z jednej strony powodowało, że trudniej się pisało, ale z drugiej można było właśnie te emocje zaobserwować. Jak ktoś w nerwach, prawda, mocniej przyciskał tą stalówkę, to wtedy więcej tego atramentu szło. No ale to już takie rozważania dotyczące samej techniki pisania, jak już to, o którym mówiłem wcześniej. Dobrze, to na koniec. A jak zmienił się sam proces badawczy właśnie odkrywania pierwiastków? Czy tutaj zaszła jakaś znacząca zmiana, czy bardzo to przypomina to, jak pracowała Maria i Piotr? Jeżeli chodzi o metody, które Maria stosowała, to właściwie do tej pory, do dzisiaj posługujemy się tymi metodami, bo to są faktycznie metody chemiczne, czyli po prostu pewne operacje chemiczne, które prowadzą do wydzielenia bądź zatężenia tego interesującego nas pierwiastka, no najczęściej z próbek środowiskowych o dużej zawartości różnych innych substancji. Oczywiście te metody są udoskonalane cały czas, przecież prowadzono szereg różnych odczynników, metody ekstrakcyjne, metody wymiany jonowej, to są cały szereg całkiem nowych odczynników, bardzo selektywnie działających, które pozwalają nam znacznie uprościć i skrócić ten proces wydzielenia pierwiastków. Te metody, które stosowała Maria, właściwie stosujemy dzisiaj przy oznaczaniu pierwiastków promieniotwórczych. Nie tyle do wydzielania w sensie produkcji tych izotopów, bo są lepsze metody produkcji, choćby przez oddziaływanie neutronów na inne substancje w reaktorach jądrowych. Natomiast do wydzielania na przykład z próbek środowiskowych izotopów, które chcemy oznaczyć, które chcemy zmierzyć, jakie ilości tych izotopów występują, no to trzeba stosować te stare metody oparte na tych metodach, które stosowała Maria, no nieco rozwinięte, jak mówię, ale też podstawą są te właśnie procesy chemiczne współstrącania, strącania, odparowywania, wydzielania, rozdzielania faz i tak dalej. Czyli nie ma wielkich zmian, jest to kontynuowane. Jest kontynuowane, no tak, no tutaj staram się być kontynuatorem, powiedzmy, no troszkę może
Życzymy sukcesów. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę i tym samym uczczenie pamięci naszej patronki i jestem zaintrygowany efektem pańskiej pracy na temat właśnie dzienników Marii Skłodowskiej, który pojawił się w Wiadomościach Uniwersyteckich już wkrótce. Także dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.